jednej strony mówi się, że tutaj ci lekarze mają bardzo duże doświadczenie. Z drugiej strony, nie ukrywajmy, ważna jest też cena. Na przykład w klinice doktora Tepa można zmienić płeć już za 2000 dolarów. Trzeba przyznać, że to atrakcyjna oferta. Klinika wciśnięta między budkę z kebabem a serwis rowerowy cieszy się olbrzymim powodzeniem. Doktor Tep wykonał ponad 60 tysięcy zabiegów powiększania, formowania lub usuwania piersi. Operacji zmiany płci nie może się doliczyć, ale na pewno było ich ponad 1000. To sala pooperacyjna. No cóż, już chyba wiem, z czego wynika ta atrakcyjna cena. Klinika przypomina jedną wielką graciarnię. Sprzęt medyczny, implanty i lekarstwa walają się po prostu wszędzie. Na tym stole jeszcze przed chwilą czyszczono narzędzia chirurgiczne. Teraz to po prostu stołówka dla zapracowanych pielęgniarek. Oto królestwo doktora Tepa. Nazywam się Tep. Jestem lekarzem. Prowadzę tę klinikę od 27 lat. Kiedyś robiłem po 10 operacji dziennie. Teraz jest ich dwa razy więcej. Nie rozumiem, dlaczego mężczyzna chce być kobietą, wyglądać jak kobieta i mieć chłopaka. Ja wciąż szukam sali operacyjnej. O, ale chwilowo chyba trafiłam do pralni. No nic, zobaczmy dalej. Według wysokich standardów higieny panujących w tej klinice, przed operacją pacjenci muszą umyć stopy. Tylko stopy.